Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Prezydenckiej Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Janusz Gromek. Dzień dobry, dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. I Kamila Paramierzyńska. Panie prezydencie, rozpoczniemy od takiej um, ważnej informacji dla wszystkich uczniów, dla nauczycieli, dla rodziców, szkoły podstawowej nr 3. Przetarg na salę, możemy już w tym momencie powiedzieć, rozstrzygnięty. Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 3 powstanie. Tak, no, w świetle tego, co, co się działo w wokół tego przetargu i takich nawet głosów, gdzie mówiły, co niektórzy piewcy mówili, że to jest specjalnie przeciągane, żeby tego nie robić, co jest nieprawdą. Dopinamy wszystko, co może być możliwe, żeby ta sala tak długo oczekiwana, bo chyba około 70 lat, przy Szkole Podstawowej nr 3 powstała, aby grała firma ze Świdwina, a także już to wszystko jest sprawdzone, przetarg zostanie zatwierdzony przeze mnie. A i teraz czekam na jakiś taki fajny termin, żeby wspólnie z panią dyrektor, z nauczycielami, z dziećmi, z rodzicami wbić łopatę czy łopatki, bo niektórzy proponują takie łopatki, żeby dzieci też miały z tej radości <laughs> i rozpocząć realizację tej tak długo oczekiwanej, radosnej inwestycji. I grudzień 2018 to jest termin zakończenia e, Tak, tak no w przyszłym roku, do końca roku, mhm. myślę, że to się uda zrealizować powstanie nowy. Budynek, który będzie służył nie tylko tym dzieciom, <coughs> nauczycielom, przepraszam, i rodzicom, ale także społeczeństwu kołobrzeskiemu, bo ja wiem, że brakuje nam saly, y, takich sportowych, nie, nie gimnastycznych, tylko sportowych, bardzo dużo kołżeżan. Lubi się bawić sport. Y, ja mówię o tych osobach już nie, nie zawodowcach, tylko absolutnie amatorach czy odbojach. I y, 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 y są różne sporty, i y koszykówka, i y, y piłka nożna za sali i Babington, i, i nawet tenis ziemny. I, I ta sala nie będzie taka mała, tylko będzie to duży obiekt, na którym będzie można naprawdę y, bawić się w sport y, rekreacyjny. Panie prezydencie, tutaj z salą był też taki kłopot, że te ceny proponowane przez wykonawców były zbyt wysokie do tego, co w pierwszym momencie założyło miasto, ale no to właśnie o pieniądze chciałam zapytać i o budżet tak. przyszłoroczny. Jak tutaj trwają prace, jak to wszystko wygląda? No, jak co roku do końca września e, były składane wnioski tych, co, co widzieli siebie w tym budżecie, e, ja ze skarbnikiem analizowałem i e, ze swoimi zastępcami, naczelnikami te wnioski. Oczywiście my w Urzędzie też wspólnie z jednostkami, które mamy, które są finansowane z budżetu, też pewne założenia do roku 2018. Teraz przeglądamy indywidualnie każdą jednostkę, każdego swojego naczelnika, swoich zastępców, dyskutujemy nad potrzebami naszego miasta. No i tak jak co roku budżet, no bardzo ważne zapisy, to jest, to jest to, co dotyczy bezpośrednio tych elementów najważniejszych, to jest oświata, pomoc społeczna, funkcjonowanie miasta, to jest sprzątanie, odświeżanie, oświetlenie, ukwiecenie, hmm, oczywiście e, to, co w sezonie się dzieje i, i poprzez mocy ratowników, których musimy mieć na plaży, e, a także inwestycje w związku z tym, że jest otwarta droga do pozyskiwania środków finansowych z Unii, a z ITU i z Pomeranii to realizujemy już w chwili obecnej inwestycje jak Towarowa Mickiewicza Zdrojowa, jak niedługo żeż, Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3. Jak e, wymiana tych wstrętnych, brzydkich, niebezpiecznych placów e, na polbruk w szkołach niektórych i to na kwotę kilkaset tysięcy. Złotych, no musimy Gielczak jest realizowana e, Budowlana jest e, podpisana e, umowa e, Niedługo ścieżka rowerowa, dalsza część do e, Podczela a, I następne inwestycje, e, które W też będą e, realizowane Czy w mniejszym, czy większym stopniu, no, nie udało nam się rozstrzygnąć mm, Realizacji placu zabaw Placów zabaw dla mhm. Miasta dla milusińskich, ale to ja nie ubolewam, ponieważ firma, która to wygrała, ociągała się, ociągała wreszcie, zrezygnowała, poniosła z tego skutki finansowe. No ale jak taka niepewna, to ja wolę, żeby ten przetarg już został jakby zakończony unieważnieniem. zrobimy nowy przetarg i na przyszły rok będą następne zabawki na placu zabaw. Mówimy tutaj też o pojemnikach podziemnych na śmieci trochę się zmieni w systemie śmieciowym, mianowicie będą nie 3, a 5 takich segregacji, dodatkowo będzie osobno papier, osobno szkło i tak dalej. I tak dalej. Do tego wszystkiego my się przygotowujemy. Panie prezydencie. Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą z intensywowania prac tak. przy budowie S11. No i radny Marek Munarczyk podczas tej sesji powiedział, że to tak naprawdę połączenie rządu. On proponował, aby ten punkt zdjąć z porządku. Dodał, że S6 to tak naprawdę połączenie Polski, połączenie Niemiec i, Rosja, i, 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 i Rosji. No chciałam zapytać o komentarz do. Ja do tego. Tak, tak to nie będę się wypowiadał na temat. Tej kwestii połączenia Niemców i Rosji poprzez to, że szóstkę się robi. My jesteśmy białą plamą komunikacyjną. Nawet może pani zrobić tutaj z panem Tomaszem obróbkę tego plakatu, który mieliśmy dwa tygodnie temu w Krakowie, gdzie pojechaliśmy na komitet monitorujący walczyć o, o naszą szóstkę. Naszą. Nie niemiecką, nie rosyjską, tylko naszą szóstkę. I tam jest pokazane. Wypracowana mapa jakby drożności komunikacyjnej, czy dostępności komunikacyjnej przez wicepremiera Pana Morawieckiego i pokazany jest właśnie rejon naszego jakby starego województwa koszalińskiego, biała mapa. Znaczy my jesteśmy naprawdę w dużym problemie komunikacyjnym, w dostępności do komunikacji. Dlatego też walka była i o szóstkę, i o jedenastkę, ale tego wszystkiego nie udało nam się zdalczyć nawet za platformy. I to stowarzyszenie s 11 która walczy o to, żeby zrobić bardzo ważny ciąg komunikacyjny od Kołobrzegu do Bytomia, jeszcze jest na Śląsk, 600 przeszło kilometrów. Bardzo mocno by nam rozwiązało temat dostępności turystycznej do Kołobrzegu, wyjazdu tych turystów, ale też dostępności do kraju dla nas, dla Kołobrzeża i dla tych, co mieszkają wokół tej jedenastki. I my też składaliśmy i ostre deklaracje poprzez Stowarzyszenie S11, która i S11, która, które to stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Poznaniu, zarządu Platformy. I dla nas to nie jest ważne, czy to jest Platforma, czy to jest PiS rządzący. Dla nas jest ważne, żeby ta jedenastka była zrealizowana. I mówienie przez pana Munaczyka o tym, że są pieniądze na jedenastkę, to są strzały w dziurawy płot, bo nie orientuje się pan młynaczyk, jak to jest w rzeczywistości. Po prostu my mamy tą wiedzę, że jedenastka nawet na tym odcinku Koszalin-Bobolice, która miała być zrobiona, e, ponieważ zostały oszczędności szóstki, zostały te pieniądze gdzieś tam przesunięte i, i, i chwili obecnej nie ma w tej prawdzie i w rzeczywistości tych pieniędzy. A co do Szózki, to dalej będziemy walczyli, ponieważ jest tylko, dzięki Bogu, za platformy Zostały rozstrzygnięte przetargi na odcinku Szczecin do Sianowa, dokładnie Goleniu do Sianowa, podpisane umowy i są realizowane. I teraz jak byliśmy na tym komitecie monitorującym, to prosiliśmy komitet monitorujący, żeby pozytywnie zawalczyć o tą meszczówkę od Sianowa do Trójmiasta, bo wtedy My do do Trójmiasta, nie do Kalingradu, jak to Pan panaczej mówi, do Trójmiasta, to mamy piękny dostęp do Warszawy, bo później jadąc do, do, do Trójmiasta, do Gdańska na obwodnicę, to mamy tak i dojście do Jedynki na Warszawę, na Łódź, na Śląsk, i dojście do Siódemki to tą flanką, bo siódemka jest realizowana, tą flanką bardziej wschodnią gdzie ja myślę, że przy dobrej pogodzie, to byśmy spokojnie mogli w ciągu 4,5-5 godzin jechać do Warszawy z potem, a ja pamiętam przez wiele lat jeżdżenia mojego do Warszawy, kiedy jeździłem jeżdżę i zapraszam do Kołobrzegu, to cały czas mi mówią, a u was, jak do was dojechać, jak do was dojechać, tam się cały czas, cały dzień jedzie, ale w tym momencie ludzie coraz więcej samochodów, coraz lepsze samochody mają, także mamy Pendolino, E, też gdzie Pendolino przyjeżdżają czy innymi pociągami, ale mówimy o komunikacji drogowej, więcej turystów by do nas przyjeżdżało, a, gdzie na pewno branża turystyczna i my bylibyśmy zadowoleni. Także y, nie y, podniesienie ręki za tym apelem to jest dla mnie abs przez kilka osób oczywiście, przez pis chyba i tam ci nie mm -hmm. też nie podnieśli. To jest dla mnie niezrozumiałe. No, Marek Płynarczyk mówi, że to jest pouczanie rządu PiS. Rząd PiS wie, co ma robić, wie, że ta droga jest ważna. Ej, jaki on jest polityk, ten. O mój Boże, dajmy sobie spokój z tym danem, bo to szkoda słów. No, no, to pouczanie. Jeszcze raz mówię, z S, Stowarzyszenie Zjednawskie już funkcjonuje przeszło 10 Nie. lat. I my też walczyliśmy, jak Platforma rządziła, też z nimi walczyliśmy, żeby tą jedenastkę. Robiono nam. No niestety jest tak, jak jest, i z Pisem będzie walczyli i dalej będziemy walczyli, żeby tą jedynastkę i kto będzie w tej Polsce rządził. Na pewno nie będzie walczyli z rządem w Berlinie ani w Moskwie, bo nam tego nie zrobią. Chyba, że jeśli jedenastka będzie robiona, to będzie robiona dla szwedów. No nie, bo tu jest morze to dla południowców, tam może dla Turków, dla Greków. No, Taką się robi tą drogę. nie? To jest taka moja ironia do tego, co, co niektórzy mówią. Panie Prezydencie, zmieniamy teraz temat. Jakiś czas temu, kilka tygodni temu ogłosił Pan na portalu społecznościowym, że w tym roku powitamy miejskie, będzie miejski Sylwester, powitamy nowy rok na Molo, będą fajerwerki. I teraz dość, powiem szczerze, ze zdziwieniem zauważyłam, że pyta Pan mieszkańców, czy rzeczywiście mieszkańcy tego chcą. Dlaczego? Co się stało? Eee, w zeszłym roku nie było, dwa lata nie było tak. pod a to z przyczyn jakby, Bezpieczeństwa, pewnego, ponieważ pełna odpowiedzialność to ja i moi współpracownicy braliśmy na to. To jest po pierwsze. Po drugie, no, 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 jednak to nie było tak do końca miejsce chyba dobre. I w zeszłym roku Ratusz, bo to było tak, po I w, w zeszłym powiem. roku hmm. bardzo wiele głosów miałem. Spotykając ludzi na ulicy, turystów, gdzieś tam w opisach portalowych czy, czy w mediach, dlaczego taki kolorzec turystyczny nie zapewnia ludziom pewnej. Jakby do rozrywki, nie? Koobrzeżanom i, i, i turystom. I dlatego też tak sobie pomyślałem, dlaczego nie zrobić tego na molo? Tym bardziej, że mam tu informację, że na molo było wiele strzałów takich, właśnie tych sztucznych ogni, indywidualnie, prywatnie robionych, i bardzo dużo ludzi było. Mhm. Dlatego mówię tak, dlaczego nie spróbować na molo? I teraz też słyszę takie głosy, no, bo kampania się zbliża. Ja mówię otwarcie, bo kampania się zbliża, i ja, ja tymi szałami w powietrzu będę chciał otworzyć rok kampanijny. Ja tego nie rozumiem, bo nie ma w kalendarzu jakiegoś takiego otwarcia poprzez y, sztuczne ognie roku kampanijnego czy wyborczego. Ale dlaczego nie zapytać się społeczeństwa kołowrzeckiego, czy chcemy to, czy nie? Ja bym chciał, bo od wielu lat zauważyła pani, że wiele takich akcji społecznych czy, czy inwestycyjnych uzgadniam ze społeczeństwem kołbrzeckim, bo zawsze to jest dla mnie dobry jakby argument do, do pewnych decyzji, czy w tą, czy w tą stronę, dlatego też poleciłem swojemu rzecznikowi, służbom, żeby zrobić taką akcję z zapytaniem, jeśli będzie taka bola dlaczego nie zrobić na molo, daj Boże piękny śnieg, daj Boże gwiazdy, to lepszego miejsca to ja nie wyobrażam sobie na świecie. A będzie bezpiecznie? Nad samą wodą? No tak, ale e, dlaczego ma nie być bezpiecznie? To też milion ludzi wypoczywa na plaży, mamy różne... E, e, no ale to taki specyficzny czas, prawda? No, no ale to będzie policja, będą służby porządkowe, mhm. nawet będą na to... Policja się zgodziła już na to, żeby... No nie, no, do, dopiero zapytamy się o e, akceptację społeczną. Jeśli będzie akceptacja społeczna, to wtedy ruszamy do, do pełnej realizacji tego, tego przedsięwzięcia. Mhm. Zmieniamy teraz temat. Podpisał Pan deklarację współpracy prezydent, prezydentów miasta w obszarze polityki senioralnej. Proszę nam tutaj powiedzieć. Starzenie się o tym polskiego sposób. społeczeństwa stawia przed władzami oraz społecznościami lokalnymi nowe wyzwania. W celu wymiany informacji, wiedzy doświadczeń miast powołujemy zespół ekspercki do spraw polityki senioralnej, który podejmie dyskusję w obszarach kluczowych dla rozwoju miast przyjaznego starzeniu się takich jak... Przestrzeń publiczna, budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek, inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska, zatrudnienie, komunikacja, informacja, usługi społeczne ochrona zdrowia Podpisało się 20 znakomitych prezydentów Białego Stoku, Bydgoszy, Częstochowy, Gdańska, Gdyni, Gorzowa, Poznania, Opola, Olsztyna, Łodzi, Lublina, Krakowa, Słupska, Sopotu, Radomia, Zielnej Góry. Warszawy, Torunia, Szczecina i jest koło Takie małe miasta. A to z tej racji, że my, my z Poznaniem to jesteśmy tak bardzo mocno związani. Z różnych, jakby branż. Oni przyjeżdżają do nas, oni tu mają swoje apartamenty, my jeździmy do nich leczyć się, studiować, nawet na zakupy niektórzy jeżdżą. Mam tam bardzo dobre kontakty z prezydentem, z wiceprezydentem, gdzie już realizujemy pewien program, Kulturalny, był ta poznański tu u nas w koło i chcemy to jeszcze bardziej rozwinąć. I dlatego też zaproponowano mi, żebym właśnie wstąpił z tą deklaracją do takiej współpracy prezydentów w obszarze polityki senioralnej. To jest bardzo dobry pomysł, byłem w piątek podpisać to. To jest taka deklaracja. Poznań już tam działa, i chcemy absolutnie. Zająć się polityką senioralną, ponieważ mówimy o tych osobach najstarszych, najbardziej potrzebujących. Na przykład to jest, to jest takie poznańskie pudełko życia. Mhm. A my zrobimy albo kopertę, albo pudełko koło gdzie tu są dane. To jest seniorze seniorko, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. poznańskie pudełko życia ma na celu usprawnienie się pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i tak, dalej, i tak dalej. I Jest tu następna. Taka karta informacyjna, tu jest napisane nawet, czy się ma psa, czy kod, i nazwisko, imię, jakie leki, jakie choroby, no i przyjeżdża ktoś, jakiś lekarz, do danej osoby, patrzy pudełko w lodówce i patrzy, co już ma, z czym ma do czynienia. Każda taka osoba, jak będzie miała taką potrzebę dostaje taką apteczkę. Nawet takie proste sprawy, jak. Ta mała latareczka. Gdzieś osoba mm -hmm. starsza będzie chciała sobie przyświecić. To jest breloczek nieciężki i będzie mogła śmiało skorzystać. Nawet taki gwizdek zawieszony na szyi. Mm -hmm. Ktoś będzie potrzebował pomocy, będzie gwizdał. Już ludzie będą reagowali. E, następna sprawa to e, wyporuszanie książek. Jest wielu ludzi, którzy by chciały czytać książki, ale nie są w stanie udać się do tej biblioteki. Dlatego też ja już rozmawiałem z Panią Dyrektor i jestem mile zaskoczony, bo już 60 osób jest zapisane u nas w bibliotece, którzy na telefon mhm. proszą o dostarczenie książki, te książki są dostarczane. My pójdziemy też w taki... Ja nie, nie mówię, że to wymyśliłem ja, ale dlaczego nie ściągać dobre przykłady z Poznania? Oni mają coś takiego, gdzie starsza osoba jest sama, bo dużo starszych osób, Niestety w tej chwili samotne, bo dzieci pojeżdżały za granicę czy Polskie gdzieś wnuki to samo i trzeba pomagać tym ludziom. I wysyłają do takiej starszej osoby, czy to elektryka, czy hydraulika, który gdzieś tam małą naprawę zrobi. Oczywiście na koszty samorządu miejskiego. Nawet jeśli do lekarza taka osoba ma się udać, a ma problem zejściem, może nie taki duży, a z dojściem do tramwaju, czy do autobusu to tam istnieje taki model, niedługo będzie wprowadzony, gdzie taksywka będzie zamawiana. Panie Prezydencie, no i od kiedy zacznie coś takiego funkcjonować w naszym mieście? czyli że mieszkańcy Ja myślę, że od nowego roku już tak pojęcimy z tym, z tym tematem dość, dość mocno. Mhm. Kończąc naszą dzisiejszą audycję, chciałam jeszcze zapytać o ważną akcję, która będzie się odbywać 1 listopada w Kołobrzegu. A jeszcze jest bardzo ważna sprawa, panie doktor. Mianowicie w sobotę, najbliższą, w sobotę mm -hmm. o godzinie 13, tak. tej, będzie uroczyste otwarcie naszego Kołbrzyskiego naszego Hospicju z poświęceniem, mam obiecany przyjazd też przybycie jego ekscelencji księdza, biskupa Tadeusza Dajczaka. To jest to, o czym... Ja i inni Kołobrzaża nie marzyliśmy, żeby w Kołobrzegu było hospicjum. To jest no, absolutnie niezbędne w takim mieście. A zbliżamy się też y, takimi dużymi krokami do 1 listopada. To jest dla nas no, dzień bardzo ważny, ponieważ tam mamy szczególną pamięć o naszych najbliższych, których już nie ma w naszych rodzicach, w naszych ciotkach, wujkach, braciach, siostrach, najbliższych. I my taką akcję tutaj robimy. Prezydent Miasta i Kołobrzesy Harcerze, ZHP zapraszają do wspólnego udziału w akcji Zapal znicz bohaterom Kołobrzeg 45 rok. To są ci, co walczyli o Kołobrzeg i są pochowani na naszym cmentarzu. Będzie do rozdania ponad 1000 zniczy. Początek akcji o godzinie 11. .00. Stoisko przy Alei Zasłużony tuż przy Bramie Głównej. Ktokolwiek będzie chciał zapalić znicz e, na grobie e, tego co walczył Kołobrzeg i zginął, będzie mógł taki zniż jeden, czy dwa, czy trzy wziąć, śmiało pójść na cmentarz nasz wojenny i tam zapalić. Zapraszam koobrzeżan do tej akcji. Dziękuję serdecznie, Panie Prezydencie. Dziękuję Prezydent bardzo. miasta Janusz Gromek był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję, do, widzenia, do zobaczenia. Dziękujemy.